Holandia. Rodzice chcą odszkodowań od TikToka. Holenderska fundacja żąda 1 miliard euro odszkodowania od TikToka. Reprezentująca 64 tysięcy rodziców holenderska fundacja SOMI w środę wystąpiła do sądu w Amsterdamie z żądaniem 1 miliard euro odszkodowania od popularnej aplikacji TikTok, poinformowało Radio NH News. Rodzice uważają, że nie chroni ona wystarczająco bezpieczeństwa i prywatności ich dzieci. Przedstawiciele TikToka przekonują, że jest inaczej. Fundacja argumentuje, że TikTok gromadzi dane dzieci, aby kierować do nich spersonalizowane reklamy. Wskazuje też na przypadki dzieci, które zginęły, wykonując niebezpieczne czynności w ramach tzw. wyzwań, do których zachęcali się wzajemnie nieletni użytkownicy aplikacji. TikTok twierdzi, że odpowiednio dba o bezpieczeństwo dzieci. Jako przykład podaje, że konta użytkowników w wieku od 13 do 15 lat są domyślnie ustawione jako prywatne, a moderatorzy blokują filmy o treści uznanej za nieodpowiednią. Jak informuje dziennik Trouw, holenderski oddział organizacji praw dziecka Terre des Hommes przeprowadził badanie, z którego wynika, że ponad połowa 56% rodziców martwi się o bezpieczeństwo swoich dzieci w internecie. Większość obaw dotyczy korzystania z mediów społecznościowych, w tym aplikacji takich jak TikTok oraz serwisu YouTube czy gier online. Rodzice są szczególnie zaniepokojeni nieznajomymi, którzy kontaktują się z ich dziećmi.